Dzień dobry, nazywam się Władysław Folk. Byłem świadkiem pierwszej masowej egzekucji w Auschwitz. Egzekucję zarządził dowódca policji we Wrocławiu Erich Vondenbach-Zalewski. Ofiary wskazał osobiście szef SS Heinrich Himmler z czterech przekazanych mu list. Niemcy wyprowadzali Polaków po 10 i zapędzali do obszernego dołu w pobliżu obozu. Obok, na niewielkim wzniesieniu terenowym, ustawiony był karabin maszynowy, który stanowił zabezpieczenie przed ewentualnym butem skazańców. Egzekucji przypatrywało się wielu SS-manów. Rozstrzelali ich SS-mani z kompanii wartowniczej, którymi dowodził kierownik obozu Karl Fritz. Co pewien czas było słychać salwy karabinów plutonu egzekucyjnego, a następnie pojedyncze strzały. W egzekucji tej straciło życie 40 Polaków za rzekomą napaść na niemieckich policjantów.